Witam wszystkich bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku sobie troszkę pomieszamy. Ze złotych pijak zdobyłem 9 zmianek. Mam do mieszania hełm tutaj 9. W sumie bony, jak widzicie, do miksu, bo ani tutaj max na magię, ani nagrodę. No, ciotowaty. Mam 9 zmianek, zobaczymy, może coś siądzie. Pierwsza zmiana do kitu. Idziemy na postaci obok, będę tak troszkę przeskakiwał. Kolejna postać, będzie kolejna zmianka. Ciekawe, czy coś wbijemy. 15, błyskawica. Jakby tu jeszcze było 20 diabły, to bym był zadowolony, ale nie ma. Teraz jak jest 5 postaci, to miksowanie idzie momentalnie. O, i kolejny syf. O, chyba, że pochodzimy sobie na DT, to się przyda. Teraz na postaci śmietniku. Może ona będzie fartowna. 5 ludzi, 10... Ej, kurde, czemu nie mogły wejść maksy? Byłby bardzo fajny hełm. Ale no niestety. I ostatnia postać, potem trzeba chwilę przerwy zrobić. No dobra, kolejny ładny mix. Potem trochę przerwy zrobimy. No bo oczywiście trzeba czekać. Prawda, tutaj co 10 minut się miksuje. Przerwa to jest niewidoczna w sumie dla was. Bo stopuje filmik, prawda? No ale tu zostało jeszcze 6 minut, jak widzicie, czyli 4 minuty zeszły mi na przeskoczenie po postaciach, tak więc poczekamy chwilę i będziemy miksować dalej. I czy się da, czy się da, czy się da, czy się da? O kurwa, 5 ludzi, 15 magii, ja jebę. Chyba się zesrałem. Ho! Ja tak sobie myślałem właśnie wcześniej, mówię, ty, może sobie wbiję do hełmu tam 10 ludzi, 10 magii, albo... Ja pierdolę. Kurwa. Zajebiście. Idę od razu go przypiszę dziwkarza, żeby go kurwa nie przemiksować. O, ja jebę. Aż mi się ciepło w kroczu zrobiło. Co to było? Więzi to się bierze. O, shit. Zesrane gówno. No kurde, 15 magii, 5 ludzi. I to w 9. Przepetarda. Dobra, zobaczymy się w dalszej części odcinka. Nie wiem, co tam jeszcze będzie, bo to składak. Ale do zobaczenia. No petarda hełm, masakra. Chcieliście filmik z Bodego? To macie. Jak widzicie, tutaj męczę Rejkara, przywoływacza, jak zwał, tak zwał. Są to jego dwie formy, tak więc zbijam aktualnie pierwszą. Pobiję sobie ją troszkę z ziemi. Bardzo ładnie schodzi, nie ma co narzekać, zdecydowanie. Z drugą będzie nieco gorzej. Respi się on na ostatniej platformie w świątyni na orkach. Ewentualnie na żabach też idzie go spotkać, tylko to jest zazwyczaj jak go gracz przeciągnie. Zdecydowanie. Pierwsza forma zbita, ale tak, zapomniałem o alchemii. Jak widzicie, nie ma tej alchemii w pasku. No to troszkę ten damage jednak jest mały. Zaraz sobie odpalimy alchemię i pójdzie zdecydowanie szybciej. Odpalimy alchemię, wsiądziemy na dzika i styramy tego kapeluta brzydkiego. Jest on brzydki, ponieważ nie leci z niego żadna szkatułka. Nie ma sensu go bić, to jest tylko zbicie bossa for fun. Zdecydowanie. No ale cóż to zrobić, prawda? Nic się nie zrobi, po prostu się go bije, bo chciałem pokazać, że jest do zbicia. Nie jest jakimś mega mocnym bossem, choć powiedziałbym, że jest dość twardy. I to nawet bardzo twardy. Jak widzicie, mam tutaj aurę P, ten rubin. W rubinie wsadzone odporność, wartość i def. Dlaczego taki, a nie ze średnimi? Ponieważ ten body i tak ma bardzo duży damage, a nam jest bardziej potrzebne to 8 odporności, czy ten def, setka defa, setka z groszem, ponieważ to średnie gówno nam zmienią, a w trzymaniu dużo zmieniają odporność i def. Tutaj mamy wodza orków, no cienki bolek. Co on robi? Nic nie robi. Dostał parę razy mieczem i się skończyło. Przy okazji sobie misję wypełniłem na klucz do odblokowania ekwipunku. Kolejnym bossem będzie 9... A, wód się respi na Dolinie Orków, na samym środku. Jeździ się dookoła. Kolejnym bossem jest 9 ogonów, które możemy spotkać na górze Sohan. Respi się on na samym środku przy teleporcie.
ewentualnie w obrębie teleportera, bo to nie teleporcie, tylko teleportera, tutaj na środku i po prostu zazwyczaj go szukamy gdzieś pod ścianami, się chowa. Albo sobie sam poszedł, albo go ktoś odlurował. No, opcji jest tak naprawdę wiele, co się z nim stało. Ja go targam, jak widzicie, dość szybko, z FMS-a 36 średnie, tutaj nie ma nic wielkiego, a on idzie jak głupi. Często można też matowego przy nim dropnąć, no bo jednak respi te golemy, prawda? Tylko że matowe teraz nie są w cenie i to na żadnym serwerze, z tego co mi wiadomo. Są to groszowe sprawy, taki matowy lud bez plusa. Ma taką wartość jak dawniej z plusem, tak wam powiem. Co leci z 9 ogonów? Szkatka. Kamień duchowy. Nie wiem, czy coś jeszcze leci ciekawego. Może jakiś bodzio lecieć. Tak mi się wydaje. Reszta to po prostu to, co drobi ze szkaty. A co ciekawego leci ze szkaty? No dla mnie najciekawszą rzeczą jest zdecydowanie rękawica złodzieja, pedek 3-godzinny, jakiś Bogdan. No i co? No i chyba tyle z tej szkaty fajnej rzeczy, tak mi się wydaje. Teraz spoko jest też to, znaczy można to nazwać spoko bądź niespoko, że te bossy po prostu się bugują same na sobie. I nie trzeba z nimi latać pod ściany, żeby je zbugować, bo bossa idzie zbugować po prostu na samym środku mapy. I to nie jest problem, bo on nie będzie odrzucany przez nas. Tak więc mamy szkatkę, otworzymy i mówiłem, rękawiczka jest. To, co mi się podoba. Do Ognistego Króla robiłem dwa podejścia. W pierwszym było face to face, mówię, ale ci sypnę. I okazało się, że dostałem z pierwszego strzała 1/3 perzeta, z drugiego strzała dostałem krytyk i mnie ściągnął. Dlatego tak biegam dookoła niego, ale jak widzicie, bardzo szybko idzie. Momentalnie go się ściąga, nawet biegając dookoła, gdzie no jest troszkę jednak zabawy. Oczywiście leci z niego też szkatka. Respi się on na samym środku, dajmy chwan, dupa, nie samym środku, przy teleporcie, w obrębie teleportera się jeździ. Kolejny boss jest to zjawa żółtego tygrysa. Respi się ona w świątyni, na orkach. Jakbyśmy szli od DT, mamy żabę, zjeżdżamy tam w dół i jedziemy na sam dół. Przez taki mostek i tak dalej, praktycznie do końca mapy. I tam się respi zjawa żółtego tygrysa. Jak widzicie, idzie dość szybko. Troszkę mi bije, dość mocna jest. Drugim miejscem, gdzie się respi, jest pod katakumbami. Przynajmniej ja ją tam spotykałem parę razy. Oczywiście nie są dwa respy, w sensie, że dwie zjawy naraz, tylko raz tu, raz tu. I czasem spotykałem ją na żabach. Ale tam po prostu chyba ktoś ją wyciągnął, tak mi się wydaje. Chciałem przykozaczyć i dobić ją z buta, ale jednak jest za mały damage. Z lepszym FMS-em nie byłoby problemu. Troszkę by to potrwało, ale nie byłoby problemu. Tutaj ja jej... W sumie ona się więcej regeneruje, niż ja jej zbijam, prawda? Chyba, żeby mi trucie weszło, bo jeszcze trucie żadne nie wchodziło. Z truciem byłoby inaczej, ja mam tylko 1% na trucie. Tak więc no, wskakuje na dzika i leci momentalnie. Leci szkatka ze szkatki, to co zawsze, z każdego bossa. Jeszcze jakieś ropuchy mnie tutaj atakują, paskudne. Otworzymy od razu szkatkę, mamy potężny miecz, który pójdzie do handlarki, jakby inaczej. To jest boss, którego był najlepszy drop, zdecydowanie najlepszy drop. Jest to Lord Maup, który znajduje się na środku oazy na pustyni, wejście do tego lochu. Jest to najtrudniejszy loch, jak widzicie, dwa medale dropłem. Jest to najtrudniejszy loch Maup. Jak dojechać, nie powiem, bo ja sam błądzę. Jest mapa na Metin2 Wiki. Polecam tam zaglądać, bo jest naprawdę dużo ciekawych informacji. No i mamy ostatniego pięknego bossa, żółwia. Denerwował on zapewne każdego gracza, który jeździł po pustyni, a miał mały level, a ten żółw ściągał na skilla. Jak widzicie, ja go będę bił z halabardą plus 4. I idzie jak dziki. Nie bije go z FMS-em, ponieważ ma ABS-y na miecze i nie wchodzi w ogóle damage w niego. Tak więc wiem, że na pewno z magii normalnie wchodzi damage. Klasy magiczne mu tam normalnie zadają. Nie wiem, jak jest na resztę broni, tego wam nie powiem. Prawdopodobnie nie ma też na szpony, no bo jednak Likan wszedł i tam większość bossów nie miała. Wątpię, że dorzucaj do takiego żółwia. Żółwie to tyle fajne, że ci z niego szkatu łuka. Drop taki sam jak ze wszystkich, ale dość szybko się go bije, tego żółwia.
musiałem tutaj dać cięcie, bo już troszkę dużo mi bił, a bałem się, że mnie przewróci, a to jednak tylko takie chwilowe opóźnienie. Żufre spi się na środku łazy na pustyni, zazwyczaj, chyba że ktoś go wyciągnie. Jeśli Ci się filmik podobał, zostaw łapkę w górę, jeśli chcesz zostać na dłużej, subskrypcję. A teraz trzymajcie się, miłego weekendu, do zobaczenia, cześć!